Witajcie przyjaciele, witam w kolejnym odcinku jak prorok do proroka. W dzisiejszym programie będziemy mówić na temat publicznego wizerunku Artura i Agaty Cerońskich. Więc ja od razu chciałabym zacząć od wybuchu. Czegoś grubego. Artur, czy to prawda, że jesteś antychrystem? Prawidłowo już nie tak jest. Tak. Tak mnie nazywano już jakiś czas temu, teraz się to wzmogło. Sam się z tego śmieję. Jak pisałem, pamiętam, kazanie o antychryście, to tak się przyglądałem i mówię, no naprawdę trzeba tak wiele fantazji mieć, żeby zachowania, które ja prezentuję, nazwać antychrystycznymi. Bo na pewno nie jest to wiedza o antychryście. Bo jakby ktoś wiedział chociaż trochę, no to by zobaczył, że są to zupełnie przeciwne działania. Ale tak, rzeczywiście, taki dostałem pseudonim artystyczny. Pseudonim artystyczny, ale czy jest w tym trochę prawdy? No jest według moich wielkich przyjaciół, którzy tak mnie nazywają, no to jest w tym bardzo dużo prawdy. Okay. Natomiast ponieważ osoby te, które takie wnioski wyciągnęły, to one zachowania, które ja prezentuję, no, nazywają antychrystycznymi, czyli przeciwnymi tak. Chrystusowi. Niesamowite tak. Jest to, że ja nie robię niczego, tylko jak to się mówi, przekładam z polskiego na nasze zachowanie Jezusa. Czyli moje zachowania są niczym innym jak zachowaniami Jezusa, przełożonymi na obecny czas, obecną epokę, obecny światopogląd, który jest w świecie. Ale dla ludzi jest to antychrystus. Tak. Co dla mnie jest też bardzo, bardzo ciekawą taką obserwacją, że ludzie rzeczywiście no, nie wiedzą, jaki jest Jezus. No, bo skoro twierdzą, że te zachowania chrystusowe są zachowaniami antychrystusowymi, no więc to samo mówi za siebie, jaka jest w ogóle postrzegalność ludzi, nie? Agatka, czy nie szanujesz Słowa Bożego? Wedle również obiegowej opinii nie szanuję Słowa Bożego. Nie, to jest... Powiem tak, zastanawiałam się po części trochę, jak na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ grupa naszych oponentów i tych, którzy nas prześladują i tak dalej, żadną moją odpowiedzią nie będzie usatysfakcjonowana. Więc w ogóle zastanawiałam się, czy na to pytanie w ogóle odpowiedzieć, wiesz, o co chodzi? Ponieważ mam być obiektywna i mądra. Tak. Nie chcę odpowiadać oponentom moim, tym, którzy mnie nie lubią, prześladują, życzą mi, że tak powiem, śmierci, upamiętania, wręcz nowego narodzenia. Mhm. Nie chcę do takich ludzi odpowiadać. Mhm. A ci, którzy mnie znają, ci, dla których jestem realnie osobą, z której można brać przykład, nie uważają w ogóle tak, że nie szanuję w ogóle Słowa Bożego. Wiesz? Tak. Chyba nie odpowiem. Nie chcę odpowiadać oponentom. W ogóle w sensie takim, że czy szanuję Boże Słowo, czy nie szanuję. Powiem tak, jeśli ktoś nie wierzy moim słowom, niech uwierzy moim czynom. Amen. Ja prawie 20 lat chodzę z Bogiem. Tak. Jestem żoną, mamą, liderem kościoła. Jestem osobą publiczną. Nie chowam mojej wiary, nie chowam moich przekonań. Że tak powiem, jestem pierwszą osobą, która się, że tak podała do publicznego w ogóle osądu, więc niech mnie też ludzie obiektywnie sądzą, czy ja szanuję Boże Słowo, czy nie. Mówię, wedle tych, którzy... Tak. Wszystko zależy od tego, kto jak w ogóle postrzega właśnie tego Jezusa, tak? Jakiego Jezusa ludzie znają, nie? Mnie to bardzo dziwi, że taki kościół, który jest tak nakierowany na działania prorocze, jest usytuowany w tak religijnym kraju. To samo to jest dla mnie taką ciekawostką w sumie, zagadką, tak? Bo taki kościół, gdyby był usytuowany w Stanach Zjednoczonych, to by w ogóle nie było żadnego w ogóle jakiegoś takiego problemu. Natomiast Polska jest krajem, który jest bardzo tradycyjnie religijnym krajem, który jest zbudowany na zasadach religijnych, które czy chcemy, czy nie chcemy, się wywodzą z systemu katolickiego. Ale pewnie, że tak. I przede wszystkim masa ludzi boi się.
Przede wszystkim ich spotkanie z Jezusem wielokrotnie nic nie zmieniło. Po prostu, wiesz o co chodzi? Tak. Z różnych w ogóle powodów i tak dalej, między innymi, ponieważ w kościołach nie ma prawidłowego w ogóle tak. nauczania i nie wyprowadza się tak naprawdę ludzi na wolność. Tak. Sami przywódcy są, że tak powiem, zaburzeni i też nie wyprowadzają w ogóle ludzi na wolność, więc to, co my w ogóle robimy, ja się w ogóle nie dziwię, tak. że to jest kontrowersyjne, że to jest opresjonowane, że to jest krytykowane, tak. w ogóle się temu nie dziwię, naprawdę. Tak. I mówię to w ogóle w sposób bardzo obiektywny, nawet do tych, którzy źle wypowiadają się na temat, czy w ogóle szeroko pojętej naszej służby, czy nawet do nas w ogóle osobiście. Mnie to w ogóle nie dziwi. Naprawdę, w ogóle jak byłam młodszą w ogóle osobą w wierze, tak. przejmowałam się osobami, które krytykowały nas. Ja naprawdę się w ogóle tym martwiłam. Tak. Przychodziły do mnie różnego rodzaju myśli potępiające, czy my faktycznie dobrze robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak, tak. dalej. Z biegiem czasu, z biegiem lat, jak gdyby, kiedy jestem coraz starsza w ogóle w wierze, kiedy moje życie jak gdyby jest poukładane, ja jestem, tak. że tak powiem, kompletna w ogóle w środku, to tak naprawdę w ogóle nie dziwię się, nawet nie mam pretensji do ludzi, którzy nas opresjonują. Czemu? Tak. Ponieważ takie jest ich wnętrze, inaczej nie potrafią. Tak. Ja w ogóle tak obiektywnie powiem też o sobie. Kilkanaście lat temu, powiedzmy, obejrzałam sobie, w ogóle zawsze lubiłam słuchać Kenneta Hagena, powiedzmy ojca duchowego, prawda, którego książki mamy w kościołach, polecamy jego książki w ogóle i tak dalej. Tak. Niemniej jednak ja na przykład nie oglądałam nigdy usługi jego na żywo. I ja sama w ogóle jak zobaczyłam jego usługę na żywo, w ogóle książka była okej. Ale jak zobaczyłam jego usługę w ogóle na żywo, to ta w ogóle usługa mnie, w ogóle gdzieś mój środek w ogóle nie był jeszcze, że tak powiem, przemieniony i ta usługa była dla mnie, no ja mówię, co to jest w ogóle? I Artur mówi, ale to musiałabyś zrobić teraz porządek z całą literaturą w ogóle, ponieważ jego literatura to jego literatura. On w ogóle usługuje w taki sposób, w jaki wierzy. I tak samo jest z nami, ale generalnie ja się w ogóle nie dziwię ludziom, tak. którzy mają przede wszystkim inne poznanie, że atakują, wręcz boją się tego, co jest nowe. Tak. Bo my tak naprawdę, gdyby tylko ludzie chcieli się logicznie zastanowić nad pewnymi w ogóle rzeczami, to, no to co my takiego robimy? Na litość boską, w ogóle robimy to, co robił Jezus. Tak. Tylko, że Kościół dzisiaj jest w tak odległym miejscu od tego, co się nazywa, że tak powiem, prawdziwym chrześcijaństwem, że my w ogóle wyglądamy na bandę idiotów. Jak można w XXI wieku uwalniać od demonów, prorokować całym sobą, a jak można nie? A jak można nie? Ale nie dziwią mnie w ogóle krytykanci. Ja w ogóle zauważyłam coś takiego, że na przykład jak się w Biblii przeczyta, że właśnie jakiś tam prorok coś tam zrobił, tak. albo nawet jakąś informację się przeczyta, na przykład, że jest szereg rzeczy, które podnoszą się przeciwko poznaniu Jezusa Chrystusa. Ale kiedy te rzeczy nagle ktoś robi, tak. to jest szokujące. Na przykład Brawo. Ludzie mogą powiedzieć, dobra, no, ludzie mogą powiedzieć, okej, wiedza nieużytkowana jest nic nie warta, ale jak już zrobisz jakiś proroczy gest właśnie Dokładnie. Z Biblią, Dokładnie. to jest nagle w ogóle bardzo konfrontujące dla tej osoby oglądającej. Powiem, że jakby do tej pory taka informacja teoretyczna nikogo nie skonfrontowała. Tak. Można ją sobie przeczytać i można sobie dalej sobie żyć, tak? Można się przejrzeć w tym lustrze i dalej sobie odejść i być sobie taką osobą totalnie niezmienioną. A tutaj jest coś tak konfrontującego, że trzeba się za tym opowiedzieć. Albo jestem za, albo jestem przeciw. Dokładnie. I serce się musi jakoś ustosunkować. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle praktyka, kiedy ja, że tak powiem, porwałam na przykład Biblię, tak? To tak. co ja w ogóle pokazałam sobą? Pokazałam w ogóle kształt mojego ducha. Pokazałam w to, co wierzę. Tak. Wiesz, o co chodzi? W ogóle pokazałam moją perspektywę w ogóle proroczą. Czemu mam ulegać w ogóle szeroko pojętemu systemowi lęku, który na przykład propaguje w ogóle cały Kościół, tak? Tak. Fajnie jest mówić o Izajaszu, fajnie jest mówić o innych w ogóle prorokach, ale ich nie ma dzisiaj. Dzisiaj my w miejsce w ogóle Chrystusa poselstwo w ogóle sprawujemy. Jeśli w ogóle ja oddałam Jezusowi swoje życie, odpowiedziałam na powołanie, to w ogóle jestem osobą publiczną. Przede wszystkim w ogóle pokazuję się, pokazuję moje poglądy, pokazuję w to, co wierzę. Jak w ogóle ja pokażę moją wiarę,
która jest w ogóle w moim duchu, jeśli ja jej nie zamanifestuję w ogóle w moim ciele? Jak pokażę? Tak. Jak pokażę moją perspektywę proroczą? Mam być niemym prorokiem, który przeżywa coś wewnątrz siebie? Tak. W ogóle ja tego, dlatego mówię, nawołuję do logiki, tak. Bo to jest w ogóle takie dziwne. Tak. Tak, taki miałam impuls. Duch proroczy jest poddany mi. Zdecydowałam, że uderzam nogą w Biblię, pokazując, że owo słowo nieużywane nic nie znaczy. Amen. Nic nie znaczy. To jest po prostu książka. Jakie to ma znaczenie, jak gdyby, czym to jest, różni się od tego, że powiedzmy Izajasz chodził z gołą pupą. Czym to się różni? Również w ciele pokazał w ogóle, że tak powiem, jakiś gest. Ja również. Ale w ogóle, jak się człowiek przyjrzy na jakby społeczeństwo, które jest dzisiaj. Dzisiaj mamy społeczeństwo, które, mówię o chrześcijańskim społeczeństwie, a nie jakby nazywającym się chrześcijańskim społeczeństwem. To społeczeństwo to, ono w ogóle nie szanuje Pisma Świętego w ogromnej mierze. Dlaczego ono go nie szanuje? Dlatego, że szanować to oznacza, że coś jakby się wprowadza w praktykę w sposób widoczny. Na przykład trudno, jak powiemy, że szanujemy drugiego człowieka. No jak ja powiem, że szanuję drugiego człowieka? Po pierwsze, no jak tego człowieka spotkam, no to ja mu powiem dzień dobry, ja mu się ukłonię. Ja w ogóle wykonam kilka gestów, prawda? To nie jest ten szacunek w moim sercu, tylko to się uwydatnia na zewnątrz. Pismo Święte jest pełne informacji, na przykład takich. Nie wiem, no nie uczynisz sobie podobizny rzeźbionej, prawda? Tak. Bałwany wszystkie wyniszczysz. No i teraz wyobraźmy sobie, prawda, że grupa ludzi, która się będzie tego trzymać, ruszy na Warszawę i poburzy pomniki Marii, świętych różnych. Co to będzie? To tak. Będą sprawy w sądach i ludzie pójdą do więzienia. Tak. Prawda? Jest napisane, że Bóg mówi, rzucam gnój na wasze święta. I teraz ja sobie nie wyobrażam, że teraz na przykład jest święto Bożego Narodzenia, prawda? A ja w ogóle podjeżdżam z ciągnikiem pełnym obornika i wywalam przed w ogóle kościołem, na przykład jakimś tam katolickim czy innym, na ich święto. I teraz mówię, tak powiedział Bóg, zobaczcie, dotknijcie tego, powąchajcie tego, prawda? Ludzie muszą zrozumieć, o co chodzi Bogu. Tak. Bóg nie przyszedł do człowieka w sposób niedotykalny, tylko posłał Chrystusa. Tak. Czyli człowieka do człowieka. I teraz chrześcijaństwo ma prezentować Boga na poziomie człowieczym. Głosimy Ewangelię mówiąc, czyli buzią, prawda? Uzdrawiamy kładąc ręce, prawda? Wypędzamy demony słowem. To wszystko się dzieje na parametrach fizycznych. Tak. Dajemy przykład swoim fizycznym życiem. Prorokujemy też w jakiś sposób, pokazując na poziomie fizycznym duchowe rzeczy. No i o co chodzi? Powstaje larum. Tak. Czemu powstaje larum? Nie robimy nic innego, jak tylko to, co Bóg powiedział, żeby robić. No. Tak. Niesamowite po prostu. Mam teraz takie pytanie. Patrząc wstecz na cały ten szereg tych opinii, tych ludzi religii, całą tą kastę religijną, która wylała swoje pomyje jakby w związku na przykład z tym kopnięciem Biblii. Czy byś zrobiła to po raz drugi? Wiesz co, powiem ci tak, i to jest kolejne właśnie takie pytanie, dlatego że tamten gest był usytuowany w tamtym czasie. Okej. Okay. Że chodzi? Tak. Dla tamtego czasu, tak. I dla tamtej, że tak powiem, rzeczywistości. Tak. Nie chcę odpowiedzieć w taki sposób, czy bym zrobiła dzisiaj to jeszcze raz. Ja nie żałuję tego, co zrobiłam. Okej. Okay. Bo jestem świadomym człowiekiem. Ja jestem świadomym człowiekiem i powiem tak, życzę każdej osobie, która jest osobą proroczą lub osobą lub prorokiem, czy w ogóle osobą w służbie, żeby manifestowała w ogóle swoją wiarę w ciele. Tak. Tak. Mów o swoich przekonaniach, w ogóle mów o swoich przekonaniach, mów o tym, co wierzysz, no bo jakże inaczej w ogóle my jesteśmy w stanie pokazać w ogóle nasze chrześcijaństwo. Tak. Przecież jeśli ono się będzie odbywało tylko i wyłącznie tam, że tak powiem, w naszym duchu, tak?
to jak w ogóle ludzie zobaczą, że my w ogóle jesteśmy tymi, którzy prawdziwie w ogóle uwierzyli Jezusowi Chrystusowi. Tak. No Bóg jedyny wie, co my jeszcze zrobimy. Czy by człowiek kopnął Biblię, czy coś? Nie wiem, bo to jest jakby cały czas się na bieżąco rzeczy. Ja powiem tak, ja mając inspirację od Ducha Świętego zrobię wszystko, bo jestem otwarty. Zobaczcie, zrobiliśmy temat reformacji, poszliśmy porozwieszać te 95 tez, tak? No, jak doskonale tutaj wiecie, jeden z kościołów protestanckich o nas zaskarża i on mówi, że my pogwałciliśmy w ogóle, jak on to oni mi napisali, świętą reformację Marcina Lutra. W ogóle, i teraz, co ciekawe, ja dostaję, to jest niesamowite, ja dostaję dokument z sądu, dokument z kancelarii prawniczej i tam jest napisane takie coś, że to jest pismo przedprocesowe, jeżeli ja nie usunę jakiegoś tam logotypu z tego filmu, prawda, to oni mnie pozwą do sądu, świeckiego sądu, a mówimy o wierzących ludziach, a pod spodem jest stempel, do wolności Chrystus was powołał, więc tej wolności chodźcie. I taki stempel mam przybity. Ja mówię, ja to sobie wezmę w ramki oprawie. No, wezwanie przedprocesowe przed świecki sąd przez kościół chrześcijański, który wzywa drugi kościół chrześcijański przed ten świecki sąd i przybija pod tym pieczątkę, prawda? Tak. Że do wolności jesteście powołani. No żyjemy w histerycznych czasach. Stąd, ile jeszcze Bóg będzie chciał robić różnych gestów do tego świata, to ja nie wiem. Ja osobiście jestem otwarty na każdy z nich. Tak. A ja może powiem taką jeszcze jedną rzecz, bo to tak jak gdyby w świecie jesteśmy opresjonowani różnymi informacjami złymi w wiadomościach. Rzadko się usłyszy coś dobrego, wiesz o co chodzi? I tak samo jest na przykład, a czemu ktoś nie zapyta, a co dobrego wskutek na przykład kopnięcia Biblii? Się wydarzy. I powiem tak, masę pozytywnych informacji, masę zwrotek, masę informacji od ludzi, którzy dziękowali za to, że właśnie w swoim ciele pokazałam, że można chodzić w odwadze. Bo w ogóle Słowo Boże mówi, żeby do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. Tak. Był to akt też odwagi, jednocześnie wystawienia się na publiczny osąd. I ja na takowy osąd się wystawiłam, ale mogą mnie sądzić ludzie obiektywnie, a nie subiektywnie na podstawie swoich na przykład zaburzeń. Tak. Wiesz o co chodzi? Ale tak, dokładnie. Ale tak naprawdę w ogóle jest masa informacji, gdzie ludzie w ogóle powiedzieli, słuchaj, dzięki temu gestowi, dzięki temu, co zrobiłaś, ja w ogóle zrozumiałem, zrozumiałam, że w ogóle moje chrześcijaństwo jest teoretyczne. Dokładnie. Że jestem w miejscu teorii. W ogóle Agata, w ogóle, jak w ogóle, w jakiej, w ogóle, co myślałaś wtedy? Ja mówię o tym, że chcę kopnąć Biblię. Ale co czułaś? Czy nagle Duch Święty tam cię jakoś opanował w ogóle? Nie. Pojawiła się we mnie myśl. Poddałam tej myśli się, ponieważ jestem jedno z Jezusem. Amen. W ogóle nie ma różnicy między mną, ja w ogóle nie rozdzielam swojego życia. Tak. Gdzie jest Jezus w ogóle, gdzie jestem ja, kiedy On ze mną idzie, czy On raz ze mną idzie, raz ze mną nie idzie, ta myśl od Niego. Wiesz, w ogóle ja przede wszystkim się nie boję. Nie boję się, nie boję się osądu, nie boję się, że się pomylę, nie boję się, że jestem zwiedziona lub że ulegnę zwiedzeniu. W ogóle się nie boję, ponieważ gdyby mi towarzyszył lęk, to bym masę rzeczy w swoim życiu nie zrobiła. A skoro jestem przywódcą, skoro jestem liderem, w ogóle odpowiedziałam Bogu na moje w ogóle powołanie, to prawda jest taka, że w ogóle ja chcę w taki sposób w ogóle prezentować w ogóle moją wiarę w Jezusa. O właśnie, proszę jeść z mojego życia. Amen. Czy tak wygląda Jezus? Tak wygląda Jezus w wykonaniu Agaty Serońskiej. Także masa jest pozytywnych w ogóle informacji od ludzi, którzy na przykład w ogóle zrobili krok, skok w wierze. Tak. Zrozumieli, że w ogóle ich dotychczasowe życie to jest po prostu jakaś, wiesz, jakaś teoria, nie? Jakaś teoria. Dokładnie. Ja gdzieś niedawno słyszałam, mam gdzieś taki urywek, gdzieś wyskoczył mi na internecie jakiegoś prominentnego taką publiczną osobę chrześcijańską, która powiedziała, że słyszała coś od Ducha Świętego, żeby coś zrobić. I tego nie zrobiła. A to była jakaś drobna rzecz. Kolekta, czy coś takiego. Druga kolekta. Dlatego, że miała takie logikę swoją własną w tym momencie, logikę, że zgorszy ludzi tym, że po raz drugi robi kolektę na przykład. Ja w ogóle tak o tym pomyślałam i mówię, wow,
że to jest jakiś strasznie wielki parametr. Co to znaczy gorszyć ludzi? I teraz mam takie pytanie, czy takie różne rzeczy można nazwać gorszeniem ludzi, Artur? Te gorszenie, te sformułowanie, ono się tak wlecze w tym chrześcijaństwie i jest tak w ogóle... To taki slogan to taki jest. Taki slogan, to jest jak napis na drobcach. Żeby tylko brata nie zgorszyć. Greckie słowo użyte na to zgorszenie, kiedy Jezus mówi, kto by tam zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą we mnie, tak. To jest słowo skandalizo i określa wywołanie skandalu w wyniku swojego zachowania. Co to jest skandal? To jest w ogóle coś, co jest następstwem jakiejś formy prezentowania jakiejś formy patologii. Krótko powiedziawszy, kiedy my gorszymy drugiego człowieka, wtedy, kiedy nasze zachowanie, kiedy będzie przez niego naśladowane, to przyniesie mu porażkę, a nie sukces. Okay. I teraz ja pytam, czy jeżeli, ja się muszę sam pytać siebie, ja się siebie pytam, czy jeżeli ja to robię, czy jak ktoś mnie będzie naśladował, czy przyniesie to porażkę komuś? Nie wiem, bierzemy przykład tego człowieka, druga kolekta. Czy jeżeli ktoś będzie go naśladował, to przyniesie mu to porażkę? Nigdy. Tak. Dlaczego miałoby mu to przynieść porażkę? Prawda Boża jest prosta. Kto dobrze sieje, dobrze zbierze. Tak. No to tak naprawdę taki kaznodzieja daje ludziom możliwość, tak, tego, aby jeszcze bardziej byli błogosławieni na poziomie finansowym, bo jeszcze więcej tych pieniędzy dadzą. On im robi tylko na dobro, prawda? Tak, tylko chodzi mi o to, że jest taki model, czy parametr, czy zasada, że jeżeli się zrobi coś troszeczkę innego, to się, wiesz, że coś, co nie wygląda jakby porządnie, według zasad jakiejś formuły, ogólnej formuły religijnej, tak? Na przykład właśnie zarży się jak koń, więc nagle mamy problem, bo liturgia i zasada liturgiczna została załamana, tak? Więc nagle mamy straszne zgorszenie. No właśnie. I problem polega na tym, że to w ogóle nie mieści się w gabarytach zgorszeń. Bo teraz, czym to jest? Tak. To jest odstępstwo od ogólnie przyjętych zasad. Tak. Prawda? Mhm. Ale nie jest to odstępstwo patologiczne. Prawda? No więc, jako że nie jest coś odstępstwem patologicznym, to w ogóle już nie wchodzi skala zgorszenia. To czym się to teraz skaluje? Aha, no skalujemy tym, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tak. No właśnie, czyli teraz chodzi o to, że społeczeństwo nie jest do czegoś przyzwyczajone, czyli właśnie ma pewną wersję życia i teraz przychodzi ktoś, kim ten ktoś jest? To jest osoba myśląca nowatorsko i praktyk, czyli wprowadzający te nowatorskie elementy do życia. I teraz on co robi? Coś przeciwnego tej wersji, czyli kontrowersję. Tak. I to się nazywa zgorszeniem. No przepraszam, przecież w ten sposób powstały wszystkie wynalazki na świecie. No żarówki mamy. Ludzie świecili lampami i świecami, prawda? Przed kolega tam Edison wynalazł żarówkę. No co to? Bo to kontrowersja była. No to kontrowersja. Jak ta kontrowersja... Dzisiaj, tak, stała się wersją podstawową, czyli ona się wygładziła w świecie, prawda? Nawet cały ten protestantyzm i ta rewolucja Lutra, no to czym przecież... dzisiaj, jaka, to była potężna kontrowersja. Tak. Dzisiaj Kościół protestancki i Kościół katolicki, one mają układ ekumeniczny. Przecież w ogóle Luter to się w grobie przewraca, prawda? Więc jakby... Ale też z tego zrobiona jest pewna forma w ogóle takiej tradycji, w ogóle święta, tak? Tylko co za tym w ogóle idzie? Co idzie w ogóle za tym przekazem w ogóle Lutra, tak? Dlatego, dla niektórych ludzi, nie? Dlatego też chodzi o to, że ludzie uznają za zgorszenie coś, co jest odstępstwem od przyjętych obecnie norm. Tradycji, ludzka. Kultury jakiejś naszej, prawda? Tak. Kiedyś taki jeden apostoł fajną rzecz powiedział, że mówi, kultura się wywodzi od słowa kult. Jeżeli mamy jakąś kulturę, to na pewno tam stoi jakiś kult czegoś. Nie wiemy czego, ale kult czegoś. Jakiejś formy rozumienia, jakiejś formy, nie wiem, oddawania czci czego, mamy taką kulturę. Ludzie powinni się bardzo poważnie zastanowić nad tym, dlaczego tak boją się nowych rzeczy. Przecież Jezus, on w ogóle wpadł w ten świat w zupełnie nowatorski sposób. Absolutnie robił coś innego. Prawda? Łamie im szabat.
prawda? Zadaje się w ogóle z elementem patologiczno-wywrotowym pod tytułem złodzieje, prostytutki, oszuści. No w ogóle on im to łamie. Co to jest? Są nowatorskie zachowania, prawda? Mhm. I co na niego mówią? No oczywiście, no Belzebub przyszedł. No Belzebub, no co on nam naprawdę popsuł nam tradycję. Było nam dobrze, było nam ciepło, przedwziął, popsuł. Co to było? Kontrowersja. Tak. W tamtych czasach była potężna kontrowersja. Tylko, że każde czasy mają swoją kontrowersję. Ja ostatnio napisałem taki artykuł, że wszyscy, którzy do mnie przyszli, to przyszli dla moich kontrowersji. Oni dlatego do mnie ludzie przyszli. Ludzie do mnie przyszli wszyscy. Dlatego, że oni w moim życiu zobaczyli przeciwieństwo chorego stanu zewnętrznego. I przyszli, okej, to tutaj idziemy, bo z tym gościem możemy, że tak powiem, sobie wspólnie tam żyć i funkcjonować, prawda? Więc kontrowersja przyciągnęła. Co mnie do Jezusa przyciągnęło? Kontrowersja. Wszyscy do mnie mówili tak, zginiesz marnie, zamordowałeś człowieka, idziesz w ogóle do piekła, koniec z tobą, tak? A ja się dowiaduję, niekoniecznie. Dobra? On umarł za moje grzechy, wstał z martwych, jak się za to chwycę, to nie umrę, do piekła nie pójdę. Co? Czego się chwyciłem? Kontrowersji. Przeciwieństwa tradycji. Okej. I ludzie zamiast się chwytać tego, co my prezentujemy jako nowatorzy, jako ludzie nowatorsko myślący, to oni mówią, wy nas gorszycie. A ja do ludzi mówię, ale z czym ja cię gorszę? Z czym ja cię... Bo kopnąłeś Biblię, wy też kopnij, zobaczę, czy cię Bóg coś ci zrobi. A poza tym, jak też wyprowadzić ludzi tak. w kościołach, bo ja teraz powiem o ludzi w kościele, tak. z szeroko pojętego w ogóle takiego systemu lękowego. Tak. No w ogóle różnorakimi w ogóle aktami w ogóle odwagi. Pokazać tak. trzeba. Trzeba to w ogóle pokazać. Jak? W ciele. Ludzie mówią, ale to w duchu. Ja mówię, ale co to w ogóle znaczy? Wiesz Basia, w ogóle, tak. co to znaczy pokazać w duchu? Tak. No bo ja to tak w duchu. Ja mówię, ja też, ale w ogóle mój duch pokazuje, jaki ma kształt w ciele. Tak. Jak w ogóle ja pokażę w ogóle inaczej? W ogóle wszyscy czytają tą jak gdyby informację, Jezus wjechał do Jerozolimy na przykład na osiołku w ogóle i tak dalej. Ja tak. w ogóle to czytam i w ogóle mówię, kurczę, w ogóle jeszcze wtedy byliśmy w starej sali na Kasprzaka i taka myśl mi przychodzi. Czy w ogóle będziesz tym osłem Jezusa? Czy w ogóle pozwolisz, aby Jezus na tobie wjechał do jakiegoś miasta? Aby wjechał do jakiejś w ogóle grupy ludzi. Wiesz, i w ogóle i pokazuje manifest w ogóle. Już nie pamiętam, kto na kim jechał, czy ty na mnie, czy ja na tobie, ale generalnie ludzie u nas poszli w tym kierunku. Czemu? Tracili twarz. Tracili twarz w ogóle dla Jezusa. Wiesz, o co chodzi? Czym to, co to, jak gdyby, jaki też to owoc w ogóle przyniosło? W ogóle ludzie zaczęli w odwadze w ogóle głosić Ewangelię Amen. Na ulicy. Bo tak naprawdę to ludzie mówią, a co wy, co robicie z ludźmi, że ludzie u was tak naprawdę, że tak powiem, praktycznie wszyscy chodzą w ogóle i głoszą Ewangelię. Przecież to nie jest to, że my uwalniamy ludzi, my ludziom w praktyce w ogóle pokazujemy, co to znaczy żyć w ogóle odważnym życiem. I na przykład tenże jak gdyby incydent też przyniósł masę, mm-hmm. że tak powiem, przełomowych rzeczy w ogóle w życiu w ogóle u ludzi. Mm-hmm. Wiesz. A zgorszenia mm-hmm. były tylko w teorii. Tak. Bo dlatego te zgorszenia, ja wrócę jeszcze chwilkę do mm-hmm. takiej kwintesencji tego tematu, tego tak. zgorszenia, bo to jest coś, że to jest tak jakby człowiekowi zabierało się coś, co on uznawał za bóstwo. Ja w ogóle uważam osobiście, że wprowadzanie nowatorskich działań w Kościele powoduje likwidowanie bałwochwalstwa w życiu ludzi. Amen. Ja tak uważam osobiście. Mhm. Bo jak ty wprowadzasz coś nowego, tak. to się okazuje, że kupa ludzi trwa w czymś starym i te stare coś stało się Bogiem. Tak. Zrobię wszystko, ale nie to. A ja mówię, ale czemu wszystko, ale nie to? Ale czemu? W ogóle wow. W ogóle to się przekłada w każdej dziedzinie życia. Czy to się, my teraz mówimy o jakichś tam sprawach duchowych, ale przecież wiemy doskonale, że dokładnie tak samo jest w finansach, mhm. tak samo jest no, w relacjach, no coś nowego. Tak. Coś nowego. I teraz czytają ludzie to, oto wszystko czynię nowym. Amen. A tutaj Kościół mocy, oni tam zrobili jakiś nowatorski ruch, jesteśmy zgorszeni. Nie, no czemu jesteście zgorszeni? Jesteście pobłogosławieni. Pokazali wam, jak się wszystko czyni nowym. Tak. Właśnie nowym. Więc mówię, to jest absolutne oszustwo diabelskie, jakby używanie tej formuły gorszenie kogoś. Mm-hmm. Ja nie raz się z tym, co powiedziałeś, właśnie ja się masę razy zderzałem, Arturze, niech twoja wolność nie gorszy ludzi. Ja się pytam, ale która? No, jaka ta moja wolność? No kto ze mnie weźmie przykład i mu w życiu nie pójdzie? No kto?
Tak, ale jest jeszcze wszystko też podciągnięte, bo ludzie z was będą brali przykład. Bardzo dobrze. Niech biorą. Bardzo dobrze w ogóle. No, chodzi tak, to, co strasznego się stanie, jak ktoś na czworaka zrobi osiołka. Dokładnie. No. Co to komu przeszkodzi w życiu? Wręcz odwrotnie, to go wyzwoli. Dzisiaj na potężnych spotkaniach coachingowych ludzie w garniturach za 2000 zł chodzą, piszczą, krzyczą, skrzeczą, bo ich się tego uczy. Tak. Uczy się odwagi ludzi. Wyzwól emocje i tak dalej, a w kościele się mówi przeżywaj w duchu. Właśnie. Wiesz, szok. Ludzie są zdepresjonowani, tak, wylęknieni, a my wyglądamy jak, że tak powiem, para, jak gutwinscy, którzy prowadzili w zoo, to tak samo i my wyglądamy jak para ta, która w ogóle prowadzi jakiś folwark w ogóle tak naprawdę w oczach w ogóle wielu ludzi. Nie? Tak. Ja jeszcze pamiętam, że przed nawróceniem też jakby byłam na różnych takich konferencjach właśnie takiego rozwoju osobistego. No i pamiętam jedną taką rzecz, że co oni powiedzieli i uważam, że to jest, jest to słuszne określenie, dlatego że to widać również w tym zagadnieniu, które teraz omawiamy. Oni powiedzieli, że po prostu człowiek, zwykły, szary, przeciętny człowiek boi się drugiego człowieka. Boi się, co drugi człowiek pomyśli. To prawda. Więc dlatego nie mamy kupy ewangelistów na ulicach, już niezależnie od tego, czy ludzie na osiołkach jeżdżą w kościołach, tak, czy nie, tak, tak, ale nie mamy ewangelistów, no bo człowiek się po prostu boi. Boi się, że co powiedzą, opinia, co on pomyśli, opinia. I uważam, że to już jest załatwione nawet w samej tej Biblii, prawda? No, tak. Już Bóg o tym mówił, że kto w ogóle, wiesz, tutaj ma wzgląd. Opiera się na człowieku ten przeklęty. Ten przeklęty. No, temu źle w życiu, no tylko się policz się z opinią. To znaczy w ogóle przeklęty, tak? Że wstrzymany jest twój rozwój. Dokładnie. No, polegasz na człowieku. Tylko zacznij polegać na tym, że się liczysz czyjąś opinią, tak, nie daj Boże. Czyli mamy tu taką sytuację, okej, okay, idźcie i głoście Ewangelię. Tak. I teraz mamy w ogóle kupę zalęknionych w ogóle ludzi, którzy się po prostu boją, tak, i którzy, jeżeli widzą kogoś, powiedzmy, ekstremalnego, wyzwolonego z tym, że nie ma żadnych lęków i robi nawet, powiedzmy, coś innego i dziwnego, no to od razu ten lęk jest wyzwolony, że jak tak można, no bo to jest lękowe, prawda? Dlaczego, jak śmiesz jeździć jak osiołek, tak? Albo jak śmiesz coś zrobić, typu kopnąć święty obiekt. Tak. Tak? Był, jak śmiesz. Dokładnie. Był słuchajcie, taki w latach chyba 60., o ile pamiętam, czy nawet 50., taki ewangelista w Stanach Zjednoczonych. Facet taki koło 50. Okay. Jeździł ze swoją córką, tak, na ewangelizację. I to był człowiek, który, jego córka miała skrzypce, grała na skrzypcach, a on tańczył. Okay. On wychodził, było spotkanie, wiecie, to było fajnie, bo to spotkanie ewangelizacyjne w mieście, przyjeżdża ewangelista. No, w tamtych czasach tam ludzie przychodzili na to spotkanie, byli przyzwyczajeni, że tam przyjdzie jakiś orator, będzie głosił. A on nigdy nie głosił ustami Słowa Bożego. To z hejgenowskiej szkoły w ogóle taki ewangelista, bo on tam w Remie był i on w ogóle przychodził, on tańczył i teraz podczas jego tańca, kiedy on tańczył, a ta córka grała na tych skrzypcach, ludzie oddawali życie Jezusowi. Ktoś powiedział, co to było? Tak. Ja nie wiem, co to było, ale to działało. To było kontrowersyjne, to było dziwne. Wielu być może się gorszyło, przyszło na te spotkania i mówiło, ja się tu spodziewałem, że otrzymam jakieś informacje. Prawda? Ale ci, co zostali, oni się nawrócili. No bo teraz mamy taki nurt, że robimy wszystko pod człowieka, że no tak chcemy, tak jak ty kiedyś powiedziałeś, że żeby go nawrócić, to nawet mu tam, wiesz, podniesiemy go gdzieś tam, nie? Tu, ale w tym nie ma mocy. Nie, no właśnie, że nie ma mocy. No bo właśnie się ludzie nie nawracają. No właśnie o to chodzi, że to jest paradoksalne, że tu się wszystko by zrobiło, a ten człowiek, a on siedzi i nie. Ja w ogóle uważam, że ludzie, że tak powiem, źle rozumieją to, że wprowadzanie nowych rzeczy to jest wprowadzanie światowości do kościoła. Co to w ogóle znaczy? Bo ja, że tak powiem, jak wielokrotnie słucham różnych ludzi, którzy wypowiadają się na temat naszych działań, mówią, bo wy jesteście, u was jest jak w świecie. Ale w ogóle co to znaczy? W ogóle nie. To, że w ogóle my wyszliśmy ze świata, to nie znaczy, że mamy być głupcami, analfabetami w ogóle duchowymi. Ja ostatnio mówiłam Arturowi, że weszłam do galerii, kupowałam psu jedzenie i w ogóle wchodzę do galerii, a w galerii jest kabaret. Jakiś tam w ogóle kabaret i masa ludzi stoi i słucha tego kabaretu.
I w ogóle ja natychmiast dostaję w ogóle świeże objawienie w ogóle od Boga. Świat jest obciążony, chodzi w stresie. Mhm. I ludzie decydujący w ogóle w świecie w ogóle widzą te rzeczy. Że jest masa ludzi zalęknionych, masa ludzi zdepresjonowanych i wstawiają w ogóle kabarety na przykład do galerii. Czemu Kościół ma nie robić nowych rzeczy? Tak. Dlaczego Kościół ma nie robić takowych w ogóle inscenizacji, takich właśnie proroczych gestów? Czemu? Dopóki będzie wylękniony, nie będzie miał tej świadomości właśnie zjednoczenia w ogóle z Jezusem, to zawsze wszelka forma w ogóle czegoś nowego i tak dalej będzie podciągnięta w ogóle pod świat. No tak. Ale my nie jesteśmy ze świata w ogóle, wiesz, nie? Artur, dlaczego myślisz, że taki Kościół, jak Kościół Mocy jest właśnie położony w takim kraju jak Polska, takim tradycjonalnym katolickim kraju? Kiedyś myślałem, że Bóg ma poczucie humoru. Się zastanawiałem nad tym i przez długi czas mówię, Boże, przecież to jest w ogóle coś, co tutaj jest solą wokół. Gdzie, tylko, że ja od pewnego czasu rozumiem to, bo o co chodzi. Tego kraju nie poruszy nikt i nic, jak tylko taki ruch jak nasz. Tutaj potrzebna jest przeciwstawna siła. Okay. Nie wiem, czy zauważyliście w historii, jak się troszkę przyglądamy na Polskę. W Polsce zawsze, w tej mentalności polskiej, potrzebna była jakaś przeciwstawna siła działająca. Ja pamiętam, jak Piłsudski zadziałał. W ogóle przeciwstawna siła. Zawsze musiała być jakaś przeciwstawna siła. Ten naród nie zostanie poruszony inaczej. Tylko, że tworzenie tej przeciwstawnej siły jest cholernie bolesne i trudne. Kościół taki jak nasz, tutaj w tym kraju, tak. On jest w absolutnej opozycji. Nie do kogoś, tylko w zasadzie do wszystkich ruchów religijnych. Bo te wszystkie ruchy religijne, one w pewnym sensie, jak się temu dobrze przyjrzymy, one są jednorodne. One się różnią jedynie kolorytem. Natomiast one zasadniczo nie różnią się. Tak. One nie mają takiego głębokiego zróżnicowania między sobą. One się, nie wiem, różnią, bo na przykład tutaj będą piosenki inne, tutaj będzie więcej młodzieży, gdzie będą starsi ludzie, to będzie troszkę inaczej. Natomiast nie ma takiej przepaści. A w tym kraju potrzebne jest stworzenie przepaści, pokazanie ludziom, że tak, to w czym wy żyjecie generalnie jest patologią samą w sobie. Na przykład, nawracając się w duchu, rozumiesz, w ogóle nie dotykasz swojej duszy, w zasadzie jej nie nawracasz. Tak. Przestawiasz na przykład ją z jednego systemu bałwochwalczego na inny system bałwochwalczy. Tak. Przenosisz całe moduły stąd tam, po prostu. Teraz mówisz, już nie będę się modlił na różańcu, teraz będę czytał codziennie Biblię. Jesteś załatwiony. Jesteś załatwiony. Nie chodzę do księdza, teraz nie chodzę, pytam nie, pastora. Tak, nie chodzę do księdza, teraz to wszystko pytam pastora, prawda? Tak. W ogóle jakby zamienia to sobie, prawda? To jest ciekawe, co mówisz, bo nawet ja zauważyłam coś takiego, że właśnie jest teraz cały szereg, w ogóle cała taka grupa ludzi, która się może w ogóle przez różne kościoły w taki sam sposób poruszać. Oczywiście. Oni siedzą w kościele katolickim, a pojadą sobie na konferencję do kościoła, powiedzmy, jakiegoś charyzmatycznego. No, i się czują bardziej, tam świetnie. Czują się świetnie i sobie czują się równie dobrze, że sobie wrócą do kościoła katolickiego. Tak. I myślą, że to jest jedna ta sama rzecz, że faktycznie mamy jednego Jezusa i można go tak czy inaczej, w różnym kontekście ten Jezus jest taki sam. Dokładnie, dokładnie. A to, co my prezentujemy, to tak. Jest postawienie ogromnej, my mamy to też zadanie takie, tak. Pokazanie ogromnej różnicy, że jest ta różnica, tak. Że nie ma takiej możliwości, że służysz Bogu i służysz, nie wiem, światu i masz podobne poglądy. Ja czasami... Tak, a tego jest pełno. Tego jest pełno. Że możesz się świetnie poruszać. Świetnie. Czujesz się świetnie w tych różnych konfiguracjach. Tutaj. Dlaczego? Nie ma żadnej konfrontacji. Bo to wszystko jest pewien, ten sam poziom. Mhm. To jest ten sam poziom. Tu tak. Wszędzie jest pewnego rodzaju, tak, kult człowieka. Mhm.
Tu wszędzie jest pewna forma czarów i manipulacji. Tu wszędzie jest pewnego rodzaju mistycyzm, taki ukryty. Tak. Szczególnie w tych usługujących ludziach, bo nie wiem, czy to zauważacie, że to tak. Jest, ten usługujący to jest ten zawsze jakiś, on jest trochę tajemniczy. Jeśli on nie jest tajemniczy tak bardziej po księżowskiemu, to jest tajemniczy po pastorskiemu. Nawet, że te namaszczenie to na nim jest takie tajemnicze. Wiecie, o co chodzi, na tym pastorze i to tam... Albo są, można mówić o rzeczach, których nie można do końca zidentyfikować. Zidentyfikować, w sensie, że się dokładnie. Mówi o Duchu Świętym jako szereg uczuć na przykład, tak? No! I to jest coś tak subiektywnego, że wszystko może nam podprowadzić pod to. Jasne, ja się przyglądam, jak są dzisiaj książki. Naprawdę to jest wszystko mocno, mocno dzisiaj wyrównane. Mm-hmm. To jest wszystko wyrównane mm-hmm. i to stanowi w ogóle te środowisko, to jest to środowisko babilońskie, to jak się tak. na to w Duchu Świętym patrzy, to jest to środowisko babilońskie. To jest w ogóle ta wielka wszetecznica, która usiadła. Ona usiadła, ona jest równa. Ona zawiera w sobie księstwa, królestwa, narody. To jest jakby wyrównane wszystko. Tak. I teraz w ogóle, żeby stworzyć przeciwwagę i te, mm-hmm. i te antidotum, prawda? To trzeba zrobić przepaść. Żeby powiedzieć stop. Nie. Właśnie nie. Jeśli jest prawda, to do końca. Jeśli Chrystus mówi tak, to mówi tak, a nie inaczej. Ja nieraz rozmawiam z człowiekiem, ja mówię, a on mówi, ale wiesz, ale to Jezus miał na myśli. Ja mówię, ale skąd ty wiesz, co Jezus miał na myśli? Powiedz mi. Skąd ty wiesz? Bo ja wiem, co powiedział. Bo jest napisane w tej Biblii, co Jezus powiedział, a ty mi mówisz, co miał na myśli. No. Mówisz, że to, to... Mówię, nie czaruj mnie, nie czaruj mnie. Ja tu czytam w tej starej księdze, co powiedział Jezus. I to, co powiedział Jezus, dla mnie jest wytyczną. A ty mówisz, co on miał na myśli? Ja już słyszałem takie rzeczy o Jezusie, że w ogóle Jezus to jest czarownik. Że on robi manipulacje, że on kombinacje różne robi. Wiecie? I to jest normalne. Wyjaśnia się tego Jezusa. Tak. Jego się wyjaśnia. A Jego nie trzeba wyjaśniać, tylko trzeba zacząć słuchać. No i tu jest wielki rozjazd. No i dobra, to Artur, kto Wam dał ten przywilej, ten mandat? Kto Was tam ustanowił, żeby takie rzeczy robić? Chyba nikt. Ja nie wiem w ogóle, czy ktoś kogoś ustanawia, tak między nami mówiąc. Mi się wydaje, jak ja czytam Biblię, a czytam ją 20 lat i tak jak chodzę z Bogiem, coraz lepiej Go rozumiem, to mi się wydaje, że to troszkę inaczej wygląda. Bo to też jest taka nomenklatura z tego systemu, w którym my tu żyjemy właśnie. Ja często pytam, a kto Cię ustanowił? Ja czasami dokładnie Heniek z poczty mnie ustanowił. Jest napisane, że Bóg szuka człowieka. Okej. Okay. Jakiego? Na przykład takiego jak ja. Wziął go, znalazł. I to on miał zawsze taki zamysł. To nie był zamysł Boga, który teraz się pojawił na przykład dla Polski. On takich ludzi jak na przykład my, to szukał. I na przykład my znamy ludzi o podobnych gabarytach do nas, którzy w pewnym momencie życia przez Boga zostali znalezieni, odpowiedzieli na Jego zew w tym kraju i na przykład zaczęli tworzyć różne formy przebudzenia przez ostatnie 30 czy tam ileś lat. Ale wysypali się gdzieś po drodze. Prawda? Kto mnie ustanowił? Ustanowił mnie Bóg. Na jakiej zasadzie mnie ustanowił? Otóż odważyłem się otworzyć na Niego i przyjąć zlecenie, które wisiało w powietrzu. Było takie zlecenie. Kto dokona przebudzenia w Polsce? Taka kartka wisiała na niebie. Tak? Ja się otworzyłem i postanowiłem, że ją złapię. To jest chyba odpowiedź. Ustanowił nas Bóg. Ale nie przez to, że powiedział, to wy będziecie tu coś robić. Absolutnie. Bo on szukał ludzi. I dalej szuka. Dalej szuka. A my się daliśmy znaleźć. Oto nasz mandat. Daliśmy się znaleźć Bogu, który szukał takich ludzi jak my. I to jest ustanowienie. On dalej szuka, dalej patrzy, kto po tą kartkę skoczy, bo tutaj roboty jest full w tym kraju. Tak. Prawda? Ale tak, ustanowił nas Bóg. Ale ludzie, w ogóle wydaje mi się, że ludzie się tego boją, nie? No, boją się! Właśnie, że nie ma czegoś takiego, że stoi tam za nami, nad nami, jakiś w ogóle biskup, w ogóle wiesz, co chodzi? Boją się tego ludzie. To jest w ogóle coś takiego też nowatorskiego, nie? Jeśli no zawsze ktoś, zawsze musi być ktoś pierwszym biskupem. No. Tak, tak, tak. No to jest też, no to jest...
można powiedzieć, straszne. Samym tym w sensie, jest kontrowersja, nie? Straszne jest to, że na przykład jakby bierze się, jakby podważy się cały system. No właśnie. No to, to nie jest łatwa rzecz. Bo się podważa cały system. Cały system. Ale się wszystkie w ogóle te systemy się podnoszą. Tak, ale zwróćcie uwagę, że na przykład no Paweł tak. No zrobił to samo. No jego, no kto cię, bo on wie, on to pisze. Nie przez człowieka ustanowiony. Ja się pytam, kto Pawła ustanowił? Tak. No on pisze, no nie przez człowieka jestem ustanowiony. To był, i to było takie ciekawe, że on wreszcie na piśmie im podaje, no nie przez człowieka ustanowiony, lecz przez Chrystusa Jezusa. Prawda? Tak. Wiecie, to jest ważne, no, żebyśmy to mogli zrozumieć, że rzeczywiście powołał nas Bóg. I to jest też takie odważne w ogóle, tak, przeciwstawienie się szeroko pojętej manipulacji w ogóle i takim czarom też, które się, że tak powiem, są rzeczywiste w ogóle dzisiaj normalnie w Kościele, nie? Tak. To tak naprawdę tak to w ogóle wygląda, nie? Są nominowani liderzy, nominowani pastorzy, jacyś w ogóle ulubieńcy w ogóle i tak dalej, tak? A tutaj jest jakiś twór, który się w ogóle, że tak powiem, powołał sam, tak? Nikt nad nimi w ogóle nie stoi. Kto was bada w ogóle, wiesz, nie? Kto bada wasze w ogóle poczynania, kto nad wami w ogóle stoi. Opinia tak? publiczna. No właśnie, ja właśnie powiem tak, że my po prostu się rzuciliśmy w ten świat. Tak, tak, tak. My się rzuciliśmy. W ogóle u nas jest wszystko publiczne. Od tak, naszego dokładnie. Prywatnego życia. Pokazania, pouwielbienia, które kościoły w ogóle pokazują to, co my. My pokazujemy zarówno rzeczy dobre, jak i złe. Dokładnie. Wiesz, o co tak. chodzi. W ogóle dlatego jak gdyby to obiektywnie trzeba też podejść do nas, nie? Że nie jest tak, że my jak gdyby podajemy, że tak powiem, fajne tylko rzeczy od nas. Jakby mówimy też o szeregu w ogóle jak gdyby rzeczy takich, które są, nie są fajne na przykład, tak? Problematycznych. Tak. Porażek bo też jest, nawet. Bo w ogóle pewnie. Uznaliśmy, że to jest dom, to jest rodzina. Czemu mamy w ogóle to, że tak powiem, chować? Ten Bóg jest taki właśnie normalny, proczłowieczy w ogóle, normalny Bóg w ogóle, tak? My tak. jesteśmy z Nim zjednoczeni, a w drodze ludzie pokonują różnego rodzaju błędy. No tak. Raz jest dobrze, raz jest źle. Dzieciaki przechodzą różnego rodzaju w ogóle okresy. Są dziećmi, w ogóle są nastolatkami, potem są reformatorami w ogóle. Dlaczego w ogóle mamy tego nie pokazywać? W ogóle wszystko w ogóle pokazujemy, nie? No właśnie to miało być moim następnym pytaniem, że też są takie głosy właśnie z szeroko pojętej religii, że po co robisz to wszystko publicznie? Po co robisz egzorcyzmy publiczne? To wszystko powinno być prywatne, tak. schowane, w duchu. A ty wszystko w ogóle wywłóczysz, wszystko robisz publicznie, od tego, że tam, a tu zjadłeś Eucharystię, a tu wiesz, jakieś tezy piszesz, 95 tez, tu diabła wyganiasz publicznie, a cała religia to by chciała to wszystko schować po kryjomu, po cichu, że a na pewno nie pokazujemy, jak diabeł wygląda. No właśnie, no bo ja wiem jedno w ogóle, tak, publiczne, my w ogóle mamy działać publicznie, bo Kościół jest propubliczny. Kościół to nie jest indywidualna sprawa. Mhm. No, absolutnie. Tak jak Jezus nie był indywidualną sprawą. Mhm. To jest bardzo ważne. Jezus, nie wiem czy wy zauważyliście, już apostołowie do Jezusa mówili, żeby się uciszył. Okay. Jego apostoł mówi, uspokój się, wycisz się. A on w ogóle mówi, dziś i jutro wyganiam tu demony. W ogóle mówi, gdzie? Powiedzcie temu lisowi Herodowi, że w razie czego tu mnie znajdzie. On był publiczny. On to robił publicznie, na oczach ludzi. On były setki ludzi, a on w ogóle wypędzał demony, uzdrawiał, w ogóle od rana do wieczora, rozmawiał z nimi, żył na poziomie publicznym. Osobiście był tylko z Bogiem. Dzisiaj jest to wszystko wywrócone. Dzisiaj robi się publiczne rzeczy pro Boże, a Kościół chce się chować. Prawda? Dlaczego? No przecież to jest właśnie to zalęknienie. Ten brak pewności siebie. Ten realny brak tej relacji z Bogiem. Tak. Nam się zarzuca, że jesteśmy sektą. Ja kiedyś z takim jednym człowiekiem rozmawiam, mówię, przepraszam, mówisz, że ja jestem sekciarz. Przecież pierwszą podstawową rzeczą działania sekty to jest to, że się ukrywa. Mm. No sekta się ukrywa. Mówię w ogóle, spójrz na Kościół katolicki na przykład. W ogóle Kościół katolicki teoretycznie jest tak zwanym kościołem powszechnym, ale spójrzmy w głębie tego kościoła, tam są tak, wielka tajemnica bolesna. Wielka tajemnica miłosierdzia. Tam jest, cholera, tam jest tajemnica za tajemnicą. Tam w ogóle jak chcesz się czegoś dowiedzieć głęboko, to się nie dowiesz. Dlaczego się nie dowiesz? Bo to jest tajemnica.
pokazana niektórym, tym wybranym przez Pana. No i mamy sektę, bo mamy w ogóle szczególnych wybrańców, prawda? I mamy ukryte fakty. Tak. Rozumiecie? A u nas jest tak u Wołoszańskiego po prostu, wszystko do wierzchu, prawda? Więc jakby, dlaczego wszystko musi być na wierzchu? No dlatego, że Chrystus przyszedł do człowieka. On nie przyszedł gdzieś do jakiejś jamy. Jest napisane, to się nie działo w jakimś zakutym zakątku. To się nie działo, to się działo jawnie. Jezus jawnie zostaje ukrzyżowany. Jezus jawnie wstał z martwych. Jezus jawnie poszedł do nieba. Jezus też jawnie uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał. Robił to jawnie. Czemu? Bo przyszedł zaprezentować Boga. A Bóg jest jawny. Jedną z podstawowych rzeczy chrześcijaństwa jest to, że Bóg jest dostępny. Ja o tym uczę w ogóle, to na szkółkach niedzielnych się powinno uczyć. Bóg jest dostępny, Bóg jest jawny. I nasze życie ma być jawne. Tak. I nam, i co jest ciekawe, ludzie nam zarzucają dwie sprzeczne ze sobą w ogóle tezy. Raz mówi, jesteście sektą, a dwa, jesteście jawni. Ja mówię, no zaraz. Przyczepiacie się, że jesteśmy sektą i robimy rzeczy na boku i też się przyczepiacie równomiernie, że jesteśmy jawni. No tak. W ogóle jakieś bzdury nielogiczne, nie? Tak. Wszystko musi być jawne. Jak coś się nie będzie działo jawnie, prawda? Z rzeczy bożych, to nie będą to rzeczy boże. A przecież chodzi o to, żeby ludzie widzieli tego Boga. Przyczepili się do Tomka Drożały, że on demony wypędza. Co ma robić? Zostawić ich w tych ludziach? Kurczę blade. Robi to publicznie. Brawo, niech robi to publicznie. Tak, tylko to wielokrotnie naprawdę zakrawa na taką schizmę. Ludzie czytają Biblię, cytują na nabożeństwach fragmenty, że Jezus w ogóle uwalniał ludzi od demonów, potem ktoś to prezentuje, i to jest temat jest do publicznych w ogóle debat. To jest w ogóle takie zadziwiające, nie? W ogóle aż takie... Bardzo dziwne. Aż dziwne. To, to jest dziwne. Aż dziwne. Czemu to się w ogóle podnosi w ogóle to jest dziwne. W kościele, nie? Szok, ja uważam dlatego, że po prostu tak jak mi ostatnio wpadło w ucho coś takiego, że Jezus znał myśli... Znał ich myśli. No. Znał ich myśli. I ja tak sobie pomyślałam, wow, tak myślałam o tym, znał ich myśli. I tak zrozumiałam, że te myśli, cała ta konstrukcja tych myśli jest bardzo ugruntowana właśnie w pewnego rodzaju ludzkiej tradycji. Tak. I kiedy ten człowiek osądza jakieś zjawisko, osądza to z pułapu właśnie takiego bardzo słabego pułapu i nazywa właśnie złem dobro. Mhm. I to jest, gdzie jest ten właśnie głęboki problem, że nie ma tam właśnie tego rozeznania człowieka duchowego. Duchowy człowiek to taki, który rozumie w ogóle, o co chodzi z tymi bożymi, realnymi bożymi prawdami, a nie z religijnymi różnymi informacjami. Prawda, że dla mnie osobiście to jest straszna rzecz, jak ja czytam te różne komentarze, że to ja się zastanawiam, czy ci ludzie w ogóle osobiście poznali Jezusa Chrystusa, jedna rzecz. A druga rzecz, czy oprócz tego, że poznali, czy w ogóle ich myślenie wyszło z tego całego myślenia właśnie tego Babilonu, czyli tego systemu, co to jest dobre, co to jest złe, czyli dla nich dobre jest chowanie dzieł diabła na przykład, tak? Albo dla nich dobre jest atakowanie Bożych synów. Na przykład. I to są straszne rzeczy. Straszne, że to pochodzi od jakichś pastorów czy chrześcijan, to są bardzo antychrystyczne w ogóle burty. Jest takie jedno miejsce w Piśmie Świętym, jak kojarzycie, Jezus wybrał się na wycieczkę tam w granicę Tyru, Sydonu i przychodzi do niego z apostołami tam, przychodzi do niego kobieta, taka syrofenicjanka jakaś tam i mówi, Panie, pada do jego nóg, mówi, Panie, córka moja dręczona jest przez demona, wypędź tego demona. A on mówi, nie wypędzę tego demona, bo ja jestem posłany tylko do owiec Izraela i koniec. I ona mówi, ale też mówi, no pomóż i tak dalej. I tam ona mu jęczy. I on mówi, ale tutaj nie przystoi dawać jedzenia szczeniętom z pańskiego stołu. Ta dalej leży, mówi, ale szczenięta też jedzą i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie on mówi, idź, wiara twoja uzdrowiła twoją córkę. Twoja córka jest uzdrowiona dla wiary twojej. Tak?
Ja słyszałem masę różnego rodzaju interpretacji tego, bo się zastanawiałem, mówię, dlaczego on tak zrobił. I ludzie mi mówili, no wiesz, bo on pobudzał w niej wiarę, a ja się tak myślę, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś przez zdołowanie kogoś w nim wiarę pobudził. No kurczę, no jak możesz zdołować kogoś, nawyzywać go od psów, rozumiesz o co chodzi, powiedzieć, nie jestem do ciebie posłany, nie będę cię uzdrawiał, się nie zajmuję tym, prawda? Nie zajmuję się tym, tak? No tak się nie buduje ludzkiej wiary, na litość boską, tak się nic nie buduje w człowieku. Ale co on robił? I wreszcie dotarła do mnie prosta myśl. On był z tymi apostołami, którzy byli mocno cieleśni. I tam Jezus jest prorokiem w tym momencie. On prorokuje do nich, jak się zachowują ludzie. Właśnie tak się zachowują ludzie. Że przychodzi ktoś do nich z potrzebą. Rozumiesz? A oni mówią, nie. Nie pomożemy ci. Możemy, ale ci nie pomożemy. On swoim apostołom prorokował, jak oni się zachowują. I dzisiaj wielu ludzi, chrześcijan, powinno przyjrzeć się na to proroctwo Jezusa. On tam stał jak prorok i jako prorok i pokazywał, że taka jest właśnie ludzkość. Że ludzie, zamiast ukierunkować się na pomoc drugiemu człowiekowi w Duchu Świętym, to są w stanie go kopnąć w tyłek, bo mają własne zasady. Nie będę cię uzdrawiał, bo jestem na wycieczce, nie będę cię uzdrawiał, bo to nie moja robota i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak się zachowują ludzie. Ludzie zamiast się cieszyć, że się uzdrawia, uwalnia, że diabeł wychodzi, że tam świadectwo, tak. Później dziewczyna lepiej się czuje, tak? O, nikt nie skomentował świadectwa tej dziewczyny. To jest ciekawe. No to jest właśnie straszna rzecz. Szok! W tym chrześcijaństwie, że właśnie tam nie ma mocy, czyli nie ma realnych uwolnień, takich, że ludzie nie sięgają po właśnie tą pełnię życia, ale jest pełno tych zakazów, nakazów, opinii, wiesz, gadaniny, tego jest zbyt dużo, a za mało jest w ogóle tego przejawu, że Królestwo Boże przejawia się w mocy. Prawda? Tak. Także, no niestety jest to smutne, że właśnie ci właśnie ludzie atakują Bożych Synów. Za to, że wykonują to, co Jezus nakazał wykonywać. Idźcie, głoście, wyganiajcie demony. Tak? Myślę, że wolę Bożą pełnią. Tak. Czyli róbcie te wszystkie rzeczy. Na sam koniec. Zamierzacie kontynuować? Pewnie, że tak. Ja tak. W sensie takim, no... Czy kontrowersyjnie? Kontrowersyjnie, wiesz, z pełną gamą kontrastów. Do końca życia mojego albo tego świata. powiem jak Bogusław Linda w psach. Do końca. W ogóle, ja w ogóle wierzę, że poprzez nasze kolejne też jak gdyby lata i tak dalej, poprzez to, że jesteśmy cały czas publiczni, że się nie wycofujemy, ja tak osobiście wierzę, że będziemy zdobywali zaufanie ludzi i że coraz większa grupa ludzi będzie w sposób bardzo obiektywny patrzyła na nas i coraz większa grupa ludzi będzie tak naprawdę dołączała w ogóle do nas. Świadomie. Przestaniemy już być tą solą właśnie wokół, tylko generalnie ludzie zobaczą, że kurczę, gadamy na nich lata, a oni wciąż są. A oni są wciąż w komisji, tak? Że tak dokładnie. Powiem, karawana jedzie w ogóle, tak? Tak? Jak chodzi o to, że my nie zamierzamy się w ogóle wycofać, zamierzamy się rozwijać ludzi, być w tym bardzo odważnymi. Tak. I ja wierzę, że będziemy pociągali w ogóle ludzi, tak? Poza tym jesteśmy dla uczniów, tak? Nie, jakby publiczność, wiemy też, że nie pociągnie naszego poselstwa, tak? Jak gdyby kładziemy nasze życie dla uczniów, którzy przychodzą, amen. Którzy ufają nam, ponieważ wiemy, że prawdziwi uczniowie są w stanie po prostu pociągnąć nasze poselstwo. Amen, super. Amen. Czyli oczekujemy więcej kontrowersji. I większą przepaść. Całe życie i wiem, że to będzie tylko służyć ludziom, tak jak służy do tej pory. I tak jak Agata powiedziała, coraz więcej ludzi będzie świadomych, że to jest jedyna droga. Że innej drogi nie ma, że wszystko inne to jest w ogóle fikcja. Mówi się, że potrzebne jest jedno pokolenie, żeby wprowadzić w ogóle nowe standardy. Ja wierzę w cuda, więc wierzę, że to będzie wcześniej niż jedno pokolenie. Ale jeśli Pan Jezus nie wróci, to może to być dla mnie jedno pokolenie. Chodzi o to, żeby naprawdę ludzie świadomie załapali, a załapią. Załapią, bo szukają ludzie prawdy, szukają Boga.
A my jesteśmy i będziemy. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki.